Pięknym naszym przybytku amfiteatrze w Białej Podlaskiej. Jak przygoda z muzyką się zaczęła? To jest jakby talent muzyczny, rodzinny. Zaczęło się od dziadka. Dziadek sam nauczył się grać na wielu instrumentach. I tak naprawdę od małej dziewczynki już, jak zaczęłam od razu mówić, to już chyba zaczynałam śpiewać. Wszystkie moje siostry właśnie śpiewały. Aha. Tak, i dlatego. Masz sióstr? Mam trzy starsze siostry i jednego brata. A śpiewając teraz w tej chwili? To znaczy ja bardziej tak profesjonalnie, oni tak amatorsko dla siebie. No i właśnie chodziłam do pana najpierw Parafiniuka kilka lat na zajęcia wokalne do Białej Podlaskiej tutaj. Następnie trochę do Wisznic, do Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach. No i potem w wieku tak, nie wiem, 13-14 lat do Studio Wokalne Brevis, do pana Krzysztofa Olesiejuka. I tak naprawdę tam rozwinęłam tak bardziej swoje skrzydła. Jak to wyglądało? No właśnie w tym studiu wokalnym Brevis pan Krzysztof Olesiejuk tak mnie zaszczepił tą muzyką, że chciałam iść dalej w tym kierunku i właśnie tak mnie motywował bardzo do dalszego działania, dlatego się tak chyba rozwinęłam bardzo wokalnie. No to rozumiem, jakiś masz pewnie już, tak? Wypracowany taki, który powiedzmy tak. Się piosenę, czyli na każdy jakiś występ, czy na jakiś tam... Tak, ale cały czas coś tam nowego też. Jak ci się najlepiej śpiewa? W jakich gatunkach? W zasadzie jestem przygotowana na każdy rodzaj muzyki. A w jakim byś chciała tak docelowo? Dążę do takich piosenek radiowych w sumie. Radiowych? Tak. Takie, bardzo tak, bardziej pop. Aha. Tak. W tym kierunku. A słuchasz? Z czego? Lubisz słuchać? Tak? Słucham Ariany Grande. Z Polski to Sanach teraz. W sumie słuchałam ostatnio też dużo Whitney Houston, Beyoncé. A twój taki wzór właśnie, byś tak... No, każdy ma jakiegoś swojego idola, prawda? Pewnie na różnych etapach, czy nie ma? Szczerze mówiąc, nie mam. Nie miałaś plakatów w pokoju, na ścianie. Nie, może kiedyś Justin Bieber. Ale teraz nie. Czasy się zmieniają, każdy ma innych idoli, prawda? Tak, tak. Właśnie sugeruję się zawsze bardziej nie artystą, tylko piosenką. Zawsze słucham piosenki, wsłuchuję się w słowa i jakby ta piosenka, która mi podejdzie pod serce, to ta jest jakby dla mnie i ją śpiewam. No właśnie, to wspomniałaś o tych słowach, bo gdzieś tam wyczytałem, że coś tam podobno też próbowałaś pisać i próbujesz. No, coś tam piszę w domu dla siebie. To takie opisujące moje życie. Takie. Czyli twoje osobiste. Tak, powiedzieć. Moje osobiste życie. Była jakaś tam możliwość pokazania tego gdzieś szerzej? Nie, szczerze mówiąc na razie nie. A powiedz mi jeszcze, bo z muzyki ty też na czymś grasz na przykład, czy masz jakiś... Grałam ponad 3 lata na skrzypcach i w zasadzie gdybym teraz wróciła do tego, to jak najbardziej bym umiała, aczkolwiek brakuje czasu, żeby tak codziennie ćwiczyć. Mam pianino właśnie w domu i planuję pianino czy keyboard właśnie gdzieś się zapisać na zajęcia albo sama próbować. Skończyłaś jakąś szkołę muzyczną czy samouk typowy? Nie, typowy samouk. Właśnie Chwilka, Brevis, Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach. No i też jeździłam na dużo różnych warsztatów wokalnych z artystami, znanymi dosyć. Tak? To znaczy tak, byłam 3 razy na warsztatach Just Cover It w Warszawie, w Zwierzyńcu na warsztatach i w Ustroniu. Pani Monika Urlik, Danuta Błażejczyk, Grażyna Łobaczewska, pani Elżbieta Zapędowska, pan Kuba Jurzyk. No naprawdę bardzo, bardzo wielu. Ciężko mi wszystkich nawet wymienić. Miałaś okazję poznać pewnie, tak? Tak, miałam okazję. Osobiście. Warsztaty to są jakby skierowane indywidualnie na osobę, więc jest tak 10 osób, załóżmy 20. I każdy ma swoje 5 minut, śpiewa piosenkę i potem właśnie osoba oceniająca, na przykład pani Elżbieta Zapędowska, mówi po kolei wszystko. No to pochwała, co powiedziała o twoim głosie. No szczerze mówiąc, bardzo spodobał jej się mój głos. Tak? Moja barwa głosu. I szczerze mówiąc, bardzo mało taka, znalazła do poprawy. Też jest taka nieprzyjemna jak telewizja. No właśnie nie. Pani Elżbieta jest bardzo fajną osobą. Ty występujesz zazwyczaj solo, tak? A solo. Jak to widzisz w przyszłości? Chciałabyś mieć swój band jakiś? Czy tak, chciałabym mieć swój zespół. Na pewno pianino. Myślę, że perkusja, gitara. Czyli rytm i trochę melodii. Tak, tak. Tak, tak. No właśnie, gdzie ci się udało. To znaczy tak, w 19 roku w Bułgarii i zdobyłam tam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej.
I nagrodę specjalną. Zaskoczenie, formalność. To znaczy, powiem tak, że ja się kompletnie nie spodziewałam nic. 25 krajów na pewno byli uczestnicy. Miałam już akurat 18 lat skończone. I moja kategoria była od 18 do 32, więc ja w ogóle jakby na nic nie liczyłam. I no, dla mnie to był ogromny szok. Co tam zaśpiewałaś? Zaśpiewałam tam Świat się pomylił Markowskiej. I listen z repertuaru Beyoncé. Finał to był koncert galowy laureatów. Właśnie dzień przed została wywieszona lista. I tak każdy podchodził i też właśnie w tym koncercie galowym nie śpiewali wszyscy laureaci, tylko jakieś tam wybrane osoby, więc no, dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, że śpiewam, bo bardzo mało osób śpiewało w tym koncercie. Ogólnie dostałam też w 20 roku stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie kultury. I jeszcze tutaj w Białej o Nagrodę Powiatu Białeckiego, chyba była taka nagroda, też dostałam. No i teraz w tym roku mam 2 osiągnięcia za granicą. W Brześciu, w festiwalu międzynarodowym Millennium. W Brześciu oczywiście mówimy na Białorusi. Tak, na Białorusi. Zajęłam 1 miejsce. Śpiewałam piosenkę z repertuaru Edyty Górniak, Szyba. Tak. I dostałam jeszcze nagrodę publiczności, 1 miejsce. To był festiwal online. To już było mniejsze zaskoczenie, czy też zaskoczenie? Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia w ogóle, nie widziałam konkurencji. Teraz kilka dni temu wróciłam. Byłam na międzynarodowym festiwalu Magia Italiana w Rimini. No i zajęłam 2 pierwsze miejsca w swojej kategorii wiekowej, 18-32 lata. Śpiewałam właśnie piosenkę pop i jazz. I właśnie w obu kategoriach zajęłam 1 miejsce. No, powiem szczerze, że nie, bo jestem już przyzwyczajona do takich dużych scen. Tak, wszystkich uczestników niestety nie miałam możliwości zobaczyć. To był jakby pierwszy festiwal, że był i online, i był na żywo, bo niektóre państwa niestety nie miały możliwości przylecieć do Włoch, bo są restrykcje. Czyli hybrydowo może tak. Tak, hybrydowo. I też byliśmy porozrzucani ze względu na jakby obostrzenia po różnych hotelach. Dostałam nagrodę jeszcze taką specjalną, nagranie teledysku do jednej z piosenek festiwalowych. I właśnie taką nagrodę dostali wszyscy wokaliści z Polski, było ich 5, każdy startował w swojej kategorii wiekowej. I jak to realizacja tego teledysku? Czy tak, to właśnie tam pan Aleksander Pałac nagrywał. Różne ujęcia, tak, we Włoszech. W Rimini, w San Marino nagrywaliśmy ujęcia. Czyli normalna, profesjonalna ekipa, tak? Tak, profesjonalna ekipa. Teraz właśnie te wideoklipy są poddane tam do Warszawy, do Telewizji Polskiej. Tam jakiś pan specjalista ma to zmontować i będzie na internecie już niedługo. Też zauważyłem, że jesteś aktywna na mediach społecznościowych. No właśnie na kanale na YouTubie dodam na pewno ten wideoklip, ten teledysk. Instagram coś tam też pewnie trochę? Instagram najbardziej. W sumie na Instagram jestem aktywna, tak. Najbliższe tutaj plany? Plany są, tak. To znaczy myślę, że pandemia nie przeszkodzi mi w moich planach muzycznych. Szczerze mówiąc, niezbyt mogę jeszcze zdradzać, bo na razie będę wysyłać zgłoszenia i nie wiem też, jak to się potoczy. Planuję, szczerze mówiąc, jeden festiwal, tak, międzynarodowy, jeden festiwal w Polsce z rejestracją telewizyjną, więc wszystkie informacje będą na moim Instagramie albo na Facebooku, jeśli już coś będzie. I jeden festiwal za granicą. Na razie jeszcze kraju nie zdradzam. To tak, piękna, uzdolniona, młoda. Co potrzebne jeszcze, żeby osiągnąć sukces? Ja słyszałam taką opinię na przykład, że to jest w zasadzie 60% szczęścia, później tam gdzieś ze 40% może pracy, reszta to tylko talent, dopiero te ostatnie procenty. Jak z twojej perspektywy to widzisz? No myślę, że tak jest jednak, to jest, tak jest. To jednak szczęście. Nie? Tak, trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Widzisz siebie za 10 lat, to co widzisz? Widzę Kingę śpiewającą na scenie. Być może też aktorstwo, połączę to jakoś z aktorstwem, z tańcem. No właśnie, powiedz mi coś, bo podobno też z muzykalem mam do czynienia. Tak, szczerze mówiąc, mam bardzo wiele pasji i zainteresowań. Największą jest oczywiście muzyka, śpiewanie, ale też taniec. Tańczyłam i w zespole ludowym, jakby chodziłam jeszcze do gimnazjum w Wisznicach, tak. Jak byłam młodsza, też chodziłam na taniec taki nowoczesny. I teraz właśnie brałam udział u mnie na uczelni, w Państwowej Szkole Wyższej imieniem Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, w musicalu PSW Edition Mamma Mia. Właśnie tam śpiewałam i tańczyłam.
No i też sport. Teraz właśnie w związku z pandemią to nie miałam możliwości jeździć na różne zawody, ale jak chodziłam jeszcze do liceum, to jeździłam na zawody w piłkę ręczną, w siatkówkę, w bieganie. Też bardzo lubię siłownię, no bardzo dużo. A tu rachunkowość, tak? Teraz idę na drugi rok na finanse i rachunkowość w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. To była bardzo spontaniczna decyzja i podjęłam ją tak naprawdę dzień przed rozpoczęciem studiów. Moja mama właśnie jest nauczycielką i uczy matematyki, więc no też moja babcia, więc właśnie moje dwie siostry też poszły na finanse i rachunkowość, tylko że do Warszawy, więc myślę, że to jednak zadecydowało, że myślę, że to jest też taki kierunek dosyć bardzo przyszłościowy, więc jakby się jednak z muzyką nie udało, to jakby główny taki zawód, finanse i rachunkowość, tak, ale dodatkowo jednak muzyka. Dobrze, a powiedz mi na uczelni, jak to wygląda? Czy tam wspierają Cię trochę w tych działaniach? Powiem szczerze tak, absolutnie nie żałuję, że wybrałam Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej. Szczerze mówiąc, właśnie teraz zdalnie, więc jeszcze nie miałam okazji zbytnio. Teraz właśnie kilka dni temu byłam u Pana Rektora i rozmawiałam. Występowałam dwa razy już na uczelni i nie spodziewałam się, że mogę dostać takie wsparcie ze strony uczelni. Moja uczelnia naprawdę no jest jedną teraz właśnie z najlepszą uczelnią w rankingu. Tak, ze szkół zawodowych. No i naprawdę, Pan Rektor daje bardzo dużo możliwości dla osób uzdolnionych. Właśnie na kolejny festiwal pomoże mi bardzo finansowo i naprawdę, szczerze mówiąc, myślę, że gdyby nie Pan Rektor, gdyby nie moja uczelnia, to nie mogłabym wylecieć na ten festiwal. No i będę naprawdę ogromnie wdzięczna i w ogóle polecam każdemu wybór mojej uczelni. No, powiem szczerze, że nie ukrywam, że próbowałabym coś jeszcze w Warszawie podziałać, albo jakiś dubbing bajek, albo może teatr Roma, nie wiem. Jakoś bardzo mi się podoba właśnie dubbingowanie bajek. Podobno to jest bardzo trudny zawód. Bardzo trudny. No ale chciałabym jednak spróbować chociaż, prawda? Może akurat się uda, czy właśnie jakiś teatr. Na razie właśnie chciałabym bardzo jakiś zespół założyć. Jakiś muzyków. Z muzykami na żywo, czy... Tak, śpiewałam z orkiestrą wojskową z Siedlec. Tutaj w Białej Podlaskiej i właśnie teraz za kilka dni jadę do Lublina i no właśnie mam mieć spotkanie z orkiestrą wojskową z Lublina. Mamy wakacje teraz, coś ciekawego działasz, przygotowujesz? Będę właśnie szykowała się na te dwa festiwale zagraniczne. Znaczy jeden zagraniczny, jeden w Polsce, ale oba międzynarodowe. No i teraz tak planuję podszkolić się z językiem angielskim, bo wiadomo, że jak się wyjeżdża za granicę, to jednak trzeba dobrze rozmawiać no po angielsku. Nie ma z tym problemów, bo śpiewasz pewnie też właśnie dużo piosenek po angielsku. Piosenek po angielsku. Po polsku śpiewasz, czy raczej? Tak, śpiewam, właśnie większość po polsku. Tak. Ale powiedz po angielsku właśnie, czy to jest jakaś taka bariera właśnie z tym językiem, że tak czasem... Szczerze mówiąc, na studiach mam język rosyjski i w liceum też miałam rosyjski rozszerzony, więc... A nie śpiewasz po rosyjsku nic? Po rosyjsku śpiewałam i też jakby trzeba było, to też mogę śpiewać, bo jakby znam ten język i się go uczę. I właśnie angielskiego już dwa lata się nie uczę, dlatego stwierdziłam, że teraz mam te 3 miesiące, biorę się za siebie i się tak uczę angielskiego, żeby ładnie mówić po angielsku. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.